Cześć! Wielu z Was na pewno zastanawia się nad zakupem Mi 9, ale nie wszystkim odpowiada jej duży gabaryt. Z pomocą przychodzi Mi 9 SE, czyli mniejszy telefon. No i sprawdźmy, czy mniejszy znaczy gorszy? Zaczynamy sobie jak zawsze od wyglądu i tutaj muszę powiedzieć, że różnice między Mi 9 SE a Mi 9 są praktycznie niezauważalne. Mi 9 jest wykonana bardzo podobnie, cały design urządzenia, czyli przód z delikatną łezką, tył z trzema aparatami i szkłem, praktycznie nie różni się od oryginału. Oczywiście przez mniejsze gabaryty ten telefon lepiej leży w dłoni i rzeczywiście ta różnica jest odczuwalna. Mi 9 jest duża, a Mi 9 SE jest takim bardzo optymalnym telefonem. Ja wiem, że królem kompaktowych smartfonów dalej pozostanie Sony z Xperią Compact, z tym, że zobaczcie, że te różnice nie są już aż tak duże i nawet dla małych dłoni ten telefon naprawdę będzie bardzo wygodny w obsłudze. Ja nie miałem problemu, żeby kciukiem sięgnąć w każdym krawędź ekranu i co najciekawsze, nie musiałem tego telefonu jakoś tak sobie przesuwać po ręce, zrzucać, pewnie go trzymałem i cały czas miałem dostęp do wszystkich funkcji na ekranie. No to ktoś zapyta, jakie są różnice? A no właśnie. Mi 9 ma Snapdragona 855, a Mi 9 SE 712. I to jest chyba najbardziej znacząca różnica między tymi telefonami. Jak to przekłada się w codziennym użytkowaniu? Nie zauważycie różnicy. I to mogę Wam powiedzieć, że miło się zaskoczyłem. Myślałem, że różnica między Snapem flagowym 855, a Snapem jednak budżetowym, a właściwie średniopółkowym 712, będzie na tyle duża, że zauważę to od razu, jak wyjmę telefon z pudełka. Nic bardziej mylnego. Na telefonie grałem, normalnie go użytkowałem, nie zauważyłem przycięć. Natomiast, kiedy bardziej obciążycie telefon, na przykład edycja zdjęć, przycinanie filmu, czy też na przykład testy benchmarkowe, no to zauważycie sporą różnicę. Mi 9 w Antutu wykręca wyniki powyżej 300 tysięcy, natomiast Mi 9 SE tylko i aż 180 tysięcy. Natomiast możecie mi uwierzyć, że w codziennym użytkowaniu tej różnicy absolutnie nie zobaczycie. 6 GB pamięci RAM, tutaj akurat jest tak samo jak we flagowcu, oraz 64 lub 128 GB wbudowanej pamięci. Nakładka MIUI w wersji 10, bardzo zaawansowana, podobna do tej z Huawei'a, czy też do iPhone'ów, czyli wszystko macie na głównych ekranach. No i klasycznie w MIUI problem z ikonami powiadomień, które raz się pojawiają, a raz nie na pasku, a także z ubijaniem aplikacji. MIUI ma hopla na punkcie oszczędzania energii. Jest coraz lepiej, ale wiecie o tym, jakie są mankamenty tej nakładki, natomiast szybko się do tego przyzwyczajicie i ustawicie pod swoje preferencje. A co z ekranem? Niemal 6 cali, AMOLED Full HD+. Jeśli chodzi o jakość i wykonanie tego ekranu, jest dokładnie tak samo jak w Mi 9. Ten ekran nie jest flagowym ekranem, jeśli chodzi o AMOLEDy. Tutaj króluje Samsung i to bezapelacyjnie, natomiast ten ekran jest i tak bardzo dobry. Perfekcyjne czernie, bardzo dobre kąty widzenia, nieskończony kontrast. To powoduje, że ten telefon użytkuje się bardzo dobrze. No i jednak, co AMOLED, to AMOLED. Ja wiem, że są zwolennicy ekranów IPS-owych, ale ja nadal będę przy AMOLEDzie. Cieszę się, że Xiaomi nie szukało oszczędności tam, gdzie nie trzeba i nie uszczupliło tego telefonu z funkcji znanej z Mi 9. Mamy tutaj także czytnik linii papilarnych w ekranie, który działa dokładnie tak samo jak w Mi 9. No i mamy NFC. Świetnie, że w średniopółkowcu, można tak powiedzieć, mamy NFC od Xiaomi, co nie jest takie oczywiste. Wielu z Was na pewno zainteresuje także aparat. I tutaj Xiaomi poszukało delikatnie oszczędności, ale spokojnie, główny aparat został dokładnie ten sam. 48-megapikselowy aparat główny jest dokładnie takich samych parametrów jak Mi 9. I muszę Wam powiedzieć, że jak na telefon za 1500 zł, bardzo mile zaskakuje. Przykładowe zdjęcie oczywiście macie w opisie. Omówmy sobie szybko aplikację aparatu i przejdźmy sobie do specyfikacji obiektywów. Aplikacja aparatu jest dość rozbudowana, mamy kilka trybów, slow motion do 960 klatek na sekundę, jest tryb nocny, z tym, że z trybem nocnym, tak jak to w Xiaomi Mi 9 było, to jest po prostu straszne podkręcenie kolorów i saturacji. Nie ma to nic wspólnego z tym trybem nocnym, który mamy w Huawei'u, a szkoda, no te zdjęcia po prostu wychodzą sztucznie. Te kolory są podciągnięte, jasność jest podwyższona, czas naświetlania jest dłuższy, ale nie na tyle, żebyście zrobili z ręki rozmazane zdjęcie. No z tym, że sami zobaczcie, o co mi chodzi. Zdjęcie bez trybu nocnego, zdjęcie z trybem nocnym. I tutaj właśnie wychodzi to podkręcanie sztuczne kolorów softowe. Jednym się to może podobać, drugim nie. Dla mnie po prostu te zdjęcia są w trybie nocnym troszeczkę za sztuczne. Natomiast kiedy są dobre warunki oświetleniowe, nie rozróżnicie aparatu Mi 9 od Mi 9 SE. Mówię tutaj teraz o teleobiektywie, który ma troszeczkę inną przysłonę, a także o szerokim obiektywie, który też różni się troszeczkę specyfikacją. Natomiast uważam, że jak za telefon za 1500 zł te zdjęcia są bardzo dobre. Dodatkowo oczywiście mamy AI, mamy HDR, poprawiamy już nasze zdjęcia podczas ich robienia. Wszystkim opiekuje się sztuczna inteligencja. Dla fanów fotografii tryb Pro. Generalnie uważam, że Xiaomi i tak zrobiło duży postęp w aparatach. Jak przypomnę sobie zeszłoroczne telefony Xiaomi za 1500 zł,
to aparat naprawdę jest dużo lepszy. I powiem Wam tak, do zwykłego użytkowania myślę, że będzie aż nadto. Na końcu jeszcze bateria, bo wiele osób o to pytało. Różnica. Mi 9 ma 3300 mAh, a Mi 9 SE 3070 mAh, więc różnica nie jest aż tak znacząca. Pamiętajcie, że mamy tutaj troszeczkę słabszy procesor, mniejszy ekran, więc zużycie energii jest na podobnym poziomie. Mi udało wyciągać się czasy na ekranie od 4 godzin i 30 minut do rekordowych prawie 6. Uważam to za dobry wynik, nie wyróżniający się bardzo, ale też nie odstający od reszty smartfonów na rynku. Spokojnie cały dzień użytkowania, nawet tego bardziej intensywnego, bo czasami udostępniałem sobie też hotspot do innego telefonu, bezproblemowo cały dzień nie martwiłem się o to, żeby szukać powerbanka. Jeśli chodzi o szybkie ładowanie, to także troszeczkę uszczuplono, dlatego że nie ma tutaj Quick Charge 4.0, który jest znany z Mi 9, tam ładowanie jest do aż 27 W. Natomiast tutaj mamy ładowarkę 18-watową o parametrach maksymalnych 12 V 1,5 A, więc szybkie ładowanie jest, ale jest troszeczkę wolniejsze. Natomiast przekłada się to na mniej więcej godzinę 10 ładowania telefonu od zera do setki. Podsumowując, jeśli chodzi o różnicę między Mi 9 a Mi 9 SE, troszeczkę gorszy procesor, Gorilla Glass z wersji 5, a nie 6. Nie mamy diody powiadomień, nie mamy szybkiego ładowania bezprzewodowego, mamy wolniejsze ładowanie przewodowe i mamy jeszcze delikatnie gorszy aparat, jeśli chodzi o telezoom oraz obiektyw szerokokątny. Natomiast poza tym mniejszy gabaryt, sprawne działanie i troszeczkę mniejsza cena. Wydaje mi się, że telefon został wyceniony dość uczciwie, bo cena podstawowego modelu zaczyna się od 1499 zł. I mogę Wam go serdecznie polecić dla osób, które właśnie szukają mniejszego gabarytu, nie chcą mieć za dużo kompromisów między flagową Mi 9, a właśnie troszeczkę gorszym Mi 9 SE. Myślę, że dużą przewagą będzie tutaj zmniejszony rozmiar i jeśli to jest priorytetem w wyborze telefonu, myślę, że będziecie zadowoleni. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tej recenzji, zapraszam Was do subskrypcji kanału X.com, do dyskusji w komentarzach, co wybieracie, Mi 9 czy Mi 9 SE, a może coś innego w tych pieniądzach. Ja chętnie włączę się w dyskusję, a my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale X.com. Cześć!